Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę państwa, dzisiaj otwieramy paczuszkę 2x85+. Mamy dzisiaj szansę na trafienie Future Starsa, na pewno, ponieważ 85+ to jest już duża szansa na Future Starsa, nie? Nagrywam to od razu po nagraniu odcinka z wczoraj, więc no, po prostu tyle, taka informacja na sam początek. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Daily. A my nie ma co przedłużać, po prostu otwórzmy tę paczkę, dogram resztę jutro, ponieważ nie chcę mi się po prostu już nagrywać, a nie chcę już nagrywać Rivals, bo już mamy zapewnione punkty. Zaczniemy od Food Champions, po prostu i tyle. I otwieramy paczkę. Dwóch zawodników 85+, po prostu, żeby był walkout, nie? Żeby był walkout, fioletowe flary i będę zadowolony. Bo wreszcie chcę trafić kartę eventową, po prostu proszę. Kurde no, ale jest walkout co najmniej, chociaż walkout, nie? Niemcy SP. Toni Kroos 8-8. No okej, 8-8. Pytanie, czy może być jeszcze Future Stars w tej parce? Mam nadzieję, że jeszcze może być Future Stars w tej parce po prostu, nie? No co mogę wam powiedzieć? Ale tak na dłuższą metę niezbyt, więc może jeszcze Mertens 8-5. No dobra. Ha, witam was serdecznie, pewnie się mnie tutaj nie spodziewaliście, ponieważ nagrywam tym razem z tak zwanej kamery, bo wcześniej miałem kamerkę, znaczy nadal mam kamerkę, ale mam sprzęt użyczony od pana Damiana oczywiście, także pozdrawiam serdecznie, już tej kamery nie odzyskasz. I co, słuchajcie, mam godzinę 19, co znaczy, że jest nowy sezon i... ale dziwnie, nie? Tak z tego profilu, dawno mojego profilu tu nie było. Także moi drodzy, oczywiście wchodzimy do sezonów, do FIFA Ultimate Team oczywiście wchodzimy. Jezu, teraz tu jest kamera, zapominam ciągle o tym cały czas. Ale będę jeszcze to zmieniał, na razie to jest testowo, nie wiem, czy będzie tu, czy tam. Nie wiem, na razie wchodzimy. Ansu Fati, proszę państwa, jest tutaj do zrobienia, do trafienia. Jakiś Rainier Jones? Okej, to są ciekawe karty, powiem wam. Na pewno jest nowy sezon. Najbardziej mnie interesuje nowy sezon i co jest za 30 level. Wchodzimy, moi drodzy. Jak widzicie, zerowy poziom, sezon numer 4. Sprawdźmy, co jest nowego w sezonach, nie? To jest to mnie najbardziej interesuje aktualnie. Rainier. Pytanie, jaki on ma stadę, bo naprawdę fajnie wygląda i pokazuje oczywiście na najważniejszą osobę na świecie, czyli na moich widzów. Postępy w sezonach, proszę państwa. Co my tu mamy? Oczywiście nic szczególnego. Tutaj jakiś śmieszny. Nie ten magik? Nie magik. Chyba magik. 15 poziom, 8-5 level. Dembele, proszę bardzo, on będzie miał pewnie mało staminy niestety, a tak to oprócz niego jakiś Senesi, który ma świetne staty. I Waldschmidt. Jakieś tutaj herby, kogut. Ciekawe jak to jest przetłumaczone po angielsku. Paczka jakaś, jakieś fala. Nie ma fal, a jednak są fale. Januzaj. Deschilio, o Jezu, Deschilio. Sesenion, okej, czyli karty typu niezłe, aczkolwiek znowu mnie nie porywają, bo niestety żadna z tych kart mi się nie przyda. Chociaż ten Sesenion, jak on wygląda, 4x4, no on ma potężne staty, powiem wam. Ten Sesenion, na ławkę byłby spoko, ale tak ogólnie to nie. Curtis Jones, on wygląda całkiem ciekawie, to jest, o, teraz właśnie ogarnąłem, że ma silny link z Gomezem, także zagrajmy sobie meczik jeden w takim razie w Food Champions. Aktualnie bilans wynosi 2-1. Zacznijmy nasz pierwszy mecz, w sensie pierwszy mecz oczywiście na YouTubie. Powiem wam, granie Dembele jest naprawdę dużą przyjemnością aktualnie, w sensie aktualnie, bo nie wiadomo jak będzie jutro. Jutro może być równie dobrze, niezbyt fajnie, nie? Także póki co niech trwa ta chwila, niech Dembele. W ogóle niech dostanie zdjęcie dynamiczne, bo ja mam takiego pecha do kart ze zdjęciami dynamicznymi. Najpierw Son i teraz Dembele. Ja nie wiem. No dobra, także co? Pierwsze spotkanie przed nami i z kim się zmierzymy? Czerwony Rashford, cholerka, niedobrze. Obrona Kunde i Lenglet, to jest ciekawa obrona. W sensie z Lengletem nie grałem, a Kunde to jest inform, także no zobaczymy. Generalnie plan jest taki, żeby wiadomo, wygrać dwa mecze dzisiaj, zrobić tę paczkę jedną i będzie fajnie. Pyk, pyk. Co ja robię w tym w pomocy przecież? Nie oblak. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, co ja tu zrobiłem. Naprawdę nie wiem. Damy mu tę jedną bramkę strzelić, bo w sumie jesteśmy mili, gramy u siebie. Ej, czemu on ma tyle miejsca? Mane, to nie może być... 2-0. Dobra, szybko poszło. Nieważne, spokojnie, my to wyklaczujemy, jasne, że tak. Oj, panie Nazario. 2-1, ładna akcja. No takie bramki właśnie należy strzelać, panem Nazario. No tutaj idealnie akurat naszło, miałem nadzieję, że uderzy główka, ale że się tak ładnie ustawił, no to... 2-1, okej, teraz niech Dembele coś jeszcze strzeli. Ty, bo pomocników nie mam, halo? O kurde, kłopoty znowu. Ale fart, jasny gwint. Ule Lenglecior, tutaj to musi być bramka, to musi być bramka po prostu. Nazario, uderzenie i jest bramka, to jest Nazario, już się troszkę bałem, nie ukrywam. Ale na szczęście Nazario ma 5 słabszej nogi, dzięki czemu mamy brameczkę, mamy remis. Wracamy do gry. Avernier, zaczekajmy. A, dawaj, do końca.
Neymar, Dembele, który nie pali, to musi być bramka. To musi być bramka. To jak sobie znalazł miejsce, jak się odwrócił od Kunde, coś pięknego. 3-2, ale szybki comeback z naszej strony. Pyk. Ojej! Ojej! 4-2, ale chciałem wypróbować ten trik, bo nie wiem, czy widzieliście. Tu jest kamera. Zrobiłem R1 i to wysunięcie piłki i chciałem zawsze to zrobić. Uznałem, że zrobię, no i zrobiłem. No i 4-2. Elegancko. Dobra, moi drodzy, wygrywamy 4-2. Gość się poczuł w miarę ważny. Po tej bramce na 2-0, bo robił jakieś cieszynki a la Ronaldo. No ale my sprowadziliśmy go szybko na ziemię. 4-2. To będzie hat-trick. To już, ja już wiem, że to będzie hat-trick. Nawet z lewej nogi, po prostu. 5-2, Musa Dembele z hat-trickiem. Kolejny odcinek, kolejny hat-trick Dembele. To już nie jest przypadek, w sensie serio. Bo czasami mam takie rzeczy, że sobie wmawiam, dobra, ta karta jest naprawdę spoko. Ale z Dembele tak to po prostu nie jest. On po prostu wie, kiedy się ustawić, wie, kiedy uderzyć. Coś pięknego. Żeby jeszcze dostał zdjęcie dynamiczne, to już będzie 10/10. Czy Mane właśnie przepnął Emersona? Czemu tak się stało? Emerson, przepnij Mane, dzięki. I to jest karny! No przecież... Ale... Jezu... Oni mieli to naprawić. Gość idzie bark w bark i to jest karny, no przecież... On już uderza! Weź... Dupa. Dragbaczek. I po krótkim uderzeniu, dziękuję bardzo, 6-3. Kolejny raz 3-bramkowa przewaga. Let's go! Dziękuję bardzo. Ha! Jeszcze rage quit. Żegnam pana serdecznie. 4 brameczki Dembele. Mogę powiedzieć tylko tyle. To nie jest rage quit? Nieważne, i tak muszę to zrobić. No rozmyślił się chłopak, pomyślał w ostatnim momencie, że hej, punkty do Division Rivals, nie mogę wyjść z tego meczu, a jednak się rozmyślił znowu i wyjdzie. Mamy rage quit, 7-3, 4 bramki Dembele, 1 asysta, no i wspaniały zawodnik, proszę państwa, lecimy dalej. O, już drugi poziom wbiliśmy, no elegancko, proszę państwa, już jakieś paczuszki tutaj siądą, jakieś premie nawet siądą, to już w ogóle dostaniemy więcej monet. Dostaniemy, proszę państwa, rzadki piłkarz 75+, i 500 monet przez 5 meczów, wow. Dobra, tak więc słuchajcie, SBC zostało zrobione, było trochę skomplikowane i szczerze bardziej to jest według mnie sprawiedliwa paczka wymienna, no ale jak już dali takie wymagania, to już trudno, niech będzie. Mieszana paczka rzadki piłkarzy, to jest paczka nie ta Electrum, ale ona jest taka, nie wiem jaka, jak trafimy tam Future Starsa, to może być nawet najgorsze na świecie. Nawet nie sprawdzimy, co są jeszcze Future Stars do trafienia, także Fatih, Reina na zmienionej pozycji, Saka. Kto jeszcze ciekawy? Ruben Dias, nawet spoko. Ten David będzie spoko do połączenia z tym, z Renato ogólnie, nie? A tak ogólnie nawet okej, okay, ten James jest spoko na CDM-ie. No i tak pewnie żadnego z nich nie trafię, więc bez różnicy, ale warto wiedzieć w razie czego, kto i co jest do trafienia, nie? Także otwórzę sobie paczkę, rzadki piłkarz 5+, trafiliśmy tu już Kante, trafiliśmy już Somera. Trafmy... Future Starsa może? A? Nie? Okej. Okay. Mieszana paczka rzadkich piłkarzy, 12-4-12, czyli po prostu, no mamy małą szansę, ale... Aha, nie ma świecącej złotej karty, okej. Okay. Klasyka, czyli jak zwykle warto było zrobić tę paczkę, ale był Kovacic, także już nawet spoko. Bida, no lepiej tego się nie dało ująć, naprawdę. Dobra, mamy oponenta i mam Szoboszlaja, o kurde, z mocny skład teraz patrzę. Toty Ramos, zamrożony są Maksymem, czerwony Rashford, kurde, gość chyba trochę mu się poszczęściło, nie? Nie! O kurde, oblak! To była ciekawa interwencja. O, Nazario, dawaj, to musi być bramka, to musi być bramka. To musi być zepsute przeze mnie, ewidentnie. Ja pierdzie. I Rashford, sam na sam. Czy Rashford to zepsuje? Zobaczmy. Czy popsujemy to razem? Owszem. O, ale to leciało. I Dembele, wypuszczony. Let's go. Klaiber nas tutaj goni. Dembele, czy wykończy i ruszył się? Kurde, ruszył się. Ole, podanie. Mam nadzieję, że był spalony? Nie było, no to jesteśmy trochę w dupie, nie ukrywam. Szoboszlaj. Aha. Okej. Gol. Ole, akcja Dembele, to było coś pięknego. W sensie wiadomo, wykończenie Nazario klasa, ale to, co tu zrobił Dembele z piłką, no, fajne rzeczy. No ale, aż trzeba było tu zrobić tego skapterna i nie wiem, czemu Ronaldo go nie zrobił. Zrobię ten fake shot, a on nie robi, nie rozumiem. Coś jest nie tak z tymi fake shotami, mam wrażenie, bo to już któryś raz, kiedy chcę zrobić... Okej, moment. Chcę zrobić faktycznie tego skapterna i... Aj, dupa. Aaaa! Nice. Podanie, to jest gol. No ty... Już mam dość tej gry, naprawdę. Robię całą akcję Dembele i karta, która kosztuje 8 milionów monet,
Zamiast zrobić animację strzału, robi animację w ślizgu i nie trafia w piłkę. No i słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że jakość jest lepsza, chociaż troszkę. Pewnie będę musiał zmienić miejsce kamery, bo tu jest mikrofon, tu jest kamera, tu jestem ja. I się z wami żegnam, także mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się jutro. Mam nadzieję, że będzie szło po prostu lepiej w tym wyczynie, także trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.